i całe życie tu mieszkam i chcę jedną rzecz powiedzieć. I nie zadać pytania, tylko zaapelować do nas, mieszkańców Warszawy i Polski, żebyśmy się nie bali, nie wstydzili i nie byli dwulicowymi chrześcijanami. Ja bardzo często swoje sąsiadki, starsze ode mnie panie, proszę, żeby Boga nosiły, miały w sercu, a nie tylko na obrazach. I ja swoim zachowaniem, swoją odwagą, którą zawsze miałam, tak zwaną cywilną odwagę, ale jako dziecko uczono mnie, dzieci i ryby głosu nie mają i potem mi się jako młodej osobie to utrwaliło, ale odkąd zaczęłam bardzo regularnie uczęszczać do kościoła, uczęszczać i brać udział w różnych inicjatywach modlitewnych, kiedy nabrałam odwagi, którą dostaje człowiek modlący się o tą odwagę, to ja tę odwagę cywilną pokazuję na każdym kroku, w dzień, a nawet w nocy, bo wracam z pracy między 12 a 1 w nocy, bez żadnej obawy, bo wierzę w to, że jestem chroniona, broniona nie tylko przez Boga, ale również przez swojego anioła stróża, w którego wierzę od dziecka i przekazuję to nie tylko swoim dzieciom, ale również obcym dzieciom, obcym osobom, które spotykam w swoim życiu na ulicy i się tego nie wstydzę, aczkolwiek często jest mi zwracana uwaga, a nawet jestem postrzegana jako pani z PiS. Nigdy w żadnej partii nie byłam i nie mam zamiaru być. Byłam harcerką, jestem chrześcijanką i chrześcijanką zostanę. Tak mi dopomóż, Panie Boże. Bogu nie znam. Ja mam pytanie. Andrzej od świętego Stanisława Kostki. Ksiądz prawdopodobnie chodzi stale w sutannie, jeżeli można osobiste pytanie. Ksiądz stale po ulicy chodzi w sutannie. Jaki jest motyw tego? I kogo jeszcze ksiądz zna, który by też chodził w sutannie po ulicach? Dziękuję. Papieża Benedykta XVI zapytano kiedy papieżem jest, zdawałby się, Franciszek, dlaczego chodzi w białej sutannie, a nie zmienił stroju na jakąś sutannę inną, albo innej nie mam. No to ja też mogę powiedzieć, że innego odpowiedniego stroju nie mam. Mam sutannę i tak jest mi dobrze. Brawo. Proszę Państwa, to jeszcze Panie i już ostatnie pytanie. Chciałabym się zapytać, powiem, że ksiądz podróżował, był zaproszony przez Polonię do Londynu i do Kanady. Czy ktoś, ksiądz byłby uprzejmy nam powiedzieć o tym środowisku, co tam miało miejsce? Sporo o tym pisze w nowej książce Wojciech Sumliński, więc no nie chcę powtarzać tego, co on napisał. Tę książkę można już nabyć w księgarniach. Także no różne było przyjęcie. Jeżeli chodzi o Anglię, to trzeba odróżnić sytuację moją z Wojciechem w Anglii 3 lata temu i sytuację moją z Wojciechem w Anglii w tym roku. W tym roku było lepiej. Znaczy były kościoły Birmingham, Southampton, gdzie przyjęto bez problemu. Samodzielna msza święta, możliwość wygłoszenia homilii, spotkania w sali parafialnej z tymi, którzy chcieli przyjść. Natomiast 3 lata temu był totalny zakaz niejakiego księdza Wylężka, rektora misji katolickiej polskiej we Francji, który prawdopodobnie na polecenie kurii warszawskiej zakazał przyjmowania mnie samodzielną celebrą i możliwością wypowiadania się czy to w kościołach polskich katolickich, czy to w salach parafialnych przy
kościołach. I to było zaskoczenie, bo Polacy byli przygotowani, że będzie taka zgoda, a potem się okazało, że nie. Natomiast kościoły, znaczy Wojciech pisze w tej książce, że jacyś Anglikanie mnie przyjęli. Akurat tego sobie nie przypominam. Może Anglikanie służyli tu jako katalizator, natomiast przyjmowali mnie Anglicy wyznania rzymskokatolickiego do swoich kościołów i kaplic. I udało się to zorganizować, także niemożliwe były msze święte moje z kazaniami w kościołach polskich, gdzie polskie msze są odprawiane po polsku i w salach parafialnych polskich, natomiast możliwe się okazały kościoła rzymskokatolickich, angielskich i tutaj księża angielscy żadnych trudności nie, no bo nie podlegali władzy niejakiego księdza Wylęszka, władzy szkoli warszawskiej. No i tyle. Ponieważ sprawa się rozwiązała w ostatniej chwili, więc był taki pewien dylemat, no to co, no to co my tu w Anglii właściwie robimy, no to może trzeba teraz czym prędzej rejterować, wracać. Okazało się, że nie, że to nie było konieczne. Teraz w tym roku już było lepiej, natomiast w Londynie, w tym kościele polskim, był zakaz. Znaczy, mogłem oczywiście cicho koncelebrować mszę świętą, bo zakazu odprawienia mszy świętej nie mam, ale nie samodzielnie i nie w połączeniu z homilią, czy jakimś spotkaniem z wiernymi. Obecny rektor tego kościoła, czy proboszcz, no uśmiechnął się, ale uznał, że zbyteczne jest tłumaczenie, że powinienem sam zrozumieć się dlaczego. Bardzo dziękujemy księdzu, księże Stanisławie, za przybycie, za bardzo ciekawy wykład. Ale nie jest do końca, bo nie wiemy dlaczego to pytanie padło i nie odpowiedział. Znaczy ja mam... Nie no, ksiądz już no nie będzie tak dokładnie tak. To co trzeba zrozumieć, to zrozumieliśmy. Proszę księdza. Także dziękujemy. Z Jankiem mamy tu dla księdza. Daj Jasiu książkę, tak. To jest tak, wręczamy plakat z dzisiejszego spotkania, nie rozumiem, to jest ten plakat, który pomniejszony. Znaczy, jeżeli Państwo mają swoje terminy i chcą opuścić tę salę, no to naturalnie jesteście drodzy wolni. Natomiast ja mam termin taki, który mnie obliguje do tego, żeby mniej więcej za 20-25 minut już stąd ruszyć samochodem na Gosław, gdzie mam się o 18 w kościele świętego Patryka, gdzie posługuję. No z pewnymi zastrzeżeniami, proboszcz, ponieważ nie chcę telefonów ze skargami na mnie ze strony niektórych wiernych, czy może takich delegowanych po to właśnie, żeby słyszeć, co się w kościele mówi i potem jakieś refleksji w kurii czy wezwań. Nie chcę, żebym głosił kazania w niedzielę, z pewnym wyjątkiem, kiedy była sprawa in vitro taka bardzo, bardzo głośna, to prosił mnie, żebym w kazaniach, właśnie w kazania niedzielne powiedział i odniósł się do problemu in vitro. Gdy w kazaniu mówiłem homilię do czytań, ludzie w kościele spokojnie słuchali. Natomiast kiedy przeszedłem do problemu in vitro, ludzie zaczęli manifestacyjnie z kościoła wychodzić, nieraz gniewnym komentarzem. I mój znajomy, który był blisko wyjścia, naliczył 25 osób wychodzących z kościoła. Nawet na tyle niecierpliwych, że mówi, ale przestanie mówić i msza święta przecież będzie trwała. Nie. Wychodzili, chcieli, być może byli to też funkcjonariusze, którzy do kościoła przychodzą właśnie służbowo. No Gosław, jak wiadomo, to była dzielnica w dużej mierze wojskowa, służby bezpieczeństwa, jakichś specjalnych tam różnych służb i tak dalej. No wielu ludzi starszych się poprzeprowadzało albo się nawróciło. Różnie to bywa, młodzi przybywają. No ale w tych nowych domach, gdzie jest najwięcej młodych, jest być może dlatego, że oni nieraz są spoza Warszawy, że na sobotę, niedzielę wyjeżdżają gdzieś tam do swoich rodzin, w kościele ich mało widać, po kolędzie mało przyjmują, więc jakby są tak na razie poza parafią. W ogóle gdy chodzi o frekwencję, to bardzo słabiutko ona się na Wrocławiu przedstawia, przynajmniej w tej parafii, której posługuje u świętego Patryka, 20 kilka tysięcy mieszkańców, no tam jeżeli 1/6 czy 1/7 przychodzi do kościoła, to już góra.
ale może chodzą gdzie indziej, może jak wyjadą gdzieś na wieś do swoich rodzin, do swoich domów, to tam przyjdą. To tam przyjdą, na przyjdzie, to oczywiście to trudno sprawdzić. Ale nie, no jeżeli jest jakieś pytanie, ktoś chce ze mną chwilkę, bo tych...